Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Rozwiąż nierówność 3x kwadrat minus 10x plus 3 mniejsze równe od 0. Proszę Państwa, najpierw wypiszmy sobie współczynniki przy x-ach odpowiednio w drugiej, w pierwszej i w zerowej potędze. Czyli współczynnik a, to co stoi przy x kwadrat, to jest 3. Współczynnik b, to co stoi przy x-ie, to jest minus 10. Współczynnik c, czyli wyraz wolny, to jest 3. No i co robimy? Zaczynamy od policzenia delty. Nasza delta, wzór na deltę, to jest b kwadrat minus 4ac. Liczymy sobie deltę, czyli u nas będzie tak, b kwadrat, czyli minus 10 do kwadratu, odjąć czterokrotność liczby a. Liczba a to jest 3, liczba c to też jest 3. Co nam wychodzi? Minus 10 do kwadratu. Liczba ujemna do kwadratu to jest liczba dodatnia, czyli będziemy mieli 100, odjąć. 3 razy 3 to 9, razy 4 to jest odjąć 36, zostaje nam 64. Drugi krok to jest policzenie pierwiastka z delty. Pierwiastek z delty jest pierwiastek z 64, czyli 8. Trzeci krok to jest liczymy miejsca zerowe. X1 i liczymy x2. X1 to jest minus b, odjąć pierwiastek z delty, podzielić na 2a. Natomiast x2 to jest minus b plus pierwiastek z delty, podzielić na 2a. No to sobie liczymy. Zatem minus b. Skoro b to jest minus 10, to minus b to będzie minus minus 10, czyli 10. Odjąć pierwiastek z delty, czyli odjąć 8, podzielić na 2a, czyli dzielimy sobie na 6. 10 odjąć 8 to jest 2, podzielić na 6 to jest 1 trzecia. No i liczymy x2. X2 to będzie co? Więc znowu minus b, czyli minus minus 10, czyli 10. Dodać 8, podzielić na 6, równa się 10 plus 8 to jest 18 szóstych, czyli 3. Mamy dwa miejsca zerowe. Zaznaczamy te miejsca zerowe na osi x. Tutaj niech będzie 1 trzecia. Tutaj niech będzie 3. No i teraz zobaczmy na a. Jeśli a jest większe od 0, to z tego wniosek, że ramiona funkcji kwadratowej idą do góry. No to rysujemy ramiona funkcji, które są skierowane do góry. No i patrzymy na ten znak. Tu jest znak mniejszości. Jest taki znak. Jeśli pojawia się taki znak, no to pytamy się, kiedy nasza funkcja jest mniejsza równa od 0, czyli kiedy leży pod osią x, ewentualnie gdzie przecina oś x. No to ona jest ujemna, leży pod osią x w tym przedziale. Od 1 trzeciej kółko zamalowane do 3 kółko zamalowane. Kółko zamalowane dlatego, że to jest znak mniejsze równe. Jakby był znak taki, to byśmy mieli kółka otwarte. Czyli odpowiedź x należy do przedziału domkniętego od 1 trzeciej do 3, przedział domknięty i to jest odpowiedź.